Nazywam się Maja Jankowska, reprezentuję Brodnicki Dom Kultury. Przedstawię fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego, Chopin. Anioły przy klawiszach stanęły milcząco i nasłuchują palców niewidzialnym uchem. Nic tu ziemią nie zabrzmi, każdy dźwięk wytrąca, jeśli błyśnie inaczej niż Bożym duchem. Wypłoszą nuty śpiące na liniach szeregiem, czarny alfabet zgarną, na wiatry go zdmuchną. Płynąć trzeba tym drugim nad światowym brzegiem, nie w ludzki grzech się toczyć i kruszyć na próchno. Jakże słodko pod świętą kołować opieką, w jezioro falujące rozkołysać wieko, po szkle klawiszów skakać i biec jak po schodach, po mgle, po pajęczynie, po srebrnych ogrodach, anielską, lekką stopą, promieniem i smugą, coraz wyżej i święciej, tylko jak długo. Czemu nad świętą nutą, ponad sercem prostym, wieko rośnie straszliwym, ciężkim wodorostem i może bije sztormem, huczy w głowie chorej? Czemu tam przy klawiszach stanęły upiory? Jeśli grzechem jest wolność, a ludzie to próchno, niech palce się połamią i struną głuchną, niech alfabet anielski, nuta w liniach święta, powrozem niewolniczym rąk więcej nie pęta. Po schodach zbiegnę na dół, świętość już wychudła, na samodno huczące szalonego pudła, w pustą noc, w ciemności zguby, w jej zmrok nierozumny, rozwalać pięścią groby i rozbijać trumny. Piszczelami bić w bęben, kością przez klawisze. Skrzeszać śpiących i pędzić, niech wtedy usłyszę nie rondo przez anielską potrącone stopę, lecz ziemię, co drży zbita pod ostrym galopem, kawalerię szkieletów, konie zmartwychwstałe, jak lecą, złe i mściwe, po śmierć i pochwałę, jak rżą do krwi, co jątrzy, krwi, co rzeką wali. Centaury moje, lećcie, lećcie jak najdalej. Już ich nie ma. Pognały. Omdlewa fortepian. Przy klawiszach sam stanął i słania się, tuła. Płaszcz narzuca na plecy, wiatr fałdów się czepia. Odchodzi w jesień chmurną. Ziemia jest nieczuła. Dziękuję.